Z nadejściem świąt często myślimy tylko, jakie dostaniemy prezenty, zapominając o tym, co już mamy. Jeśli zrozumiemy, że wszystko, co najważniejsze, nie ma ceny, nauczymy się być szczęśliwi. Czemu ojciec Niko trafił do szpitala? Źle się poczuł. Coś wiadomo? To coś poważnego? Miguel mówił, że zrobią mu badania i wtedy zdecydują, czy operacja jest konieczna. Biedny Niko. Czemu z nim nie poszłyście? Nie dostałyśmy pozwolenia. Nawet Diego. A Miguel? Mayra podpisała zgodę. Mayra? Ciocia jest jego opiekunką, dlatego. Chciałabym wiedzieć, co u Niko i jak się czuje jego tata. Spokojnie. Pożyczyłam Miguelowi komórkę. Możemy do niego zadzwonić w każdej chwili. Nie denerwuj się. Zobacz, jakie mam oko. Czemu to tyle trwa? Już go operują? Nie, najpierw badania. Spokojnie. Nerwy w niczym ci nie pomogą. I to właśnie teraz, kiedy Jacobo wyjechał. Karen tak lubiła ojca. Czemu mówisz w czasie przeszłym? Zapomnij o Jacobo, poradzimy sobie bez niczyjej pomocy. Raczej nie. Jesteśmy bez grosza. Mówił mi o ubezpieczeniu. Żeby cię nie martwić. Nie sądził, że do tego dojdzie. Przepraszam. Trzeba poszukać innego wyjścia. Może jakiś krewny? Mój dziadek. Niestety nie mieszka w Meksyku. Więc odpada. Coś wymyślimy. Hola, Lulu. Myślałem, że już wyszłaś. Co robisz? Wypełniam formularz. Pójdziemy na kolację? Dziękuję. Jestem już umówiona. Wybacz, że pytam. To ktoś ze szkoły? To moja prywatna sprawa. Nawet jeśli to ktoś ze szkoły, tobie nic do tego. Co jest grane? Czemu mnie tak traktujesz? Może to chemia? Albo też nie lubię małżeńskich zdrad. Nie jestem żonaty. Ale twoje znajome tak. Jeśli chodzi o Galię, wyjaśnię ci. Nie musisz. Odebrałam tradycyjne wychowanie. I są sprawy, o których wolałabym nie wiedzieć. Ta marka jest super. Podobna do Pilar, tylko lepiej wyposażona. Szkoda mi ojca Niko. Rzeczywiście. Idę spać. Dobranoc. Zostań z nami. Mamy wolne łóżko. Dobrze, skoczę po swoje rzeczy. Mogę iść z tobą. Nie, muszę jeszcze coś zanieść kolesiowi z 6. Komu?
Nie twoja sprawa. Joaquin mnie o to prosił. Nagle stał się posłańcem Joaquina. Podejrzana sprawa, nie sądzisz? Nic przy sobie nie miał. Nie bądź taki ciekawski. Daj mu spokój. Virgencita, por favor. Ayuda a la familia. Najświętsza panienko, pomóż rodzinie Nico. Oby jego ojca nie spotkało nic złego. Proszę. Chociaż Nico i ja nie możemy być razem, życzę jak najlepiej jego rodzinie. I modlę się za nich. Nie importa, porque es mejor que su familia esté bien. Y que su papá se mejore, te lo suplico. Aunque ande con la mona. Nawet jeśli Nico będzie chodził z tą chudą małpą. Przepraszam, panienko. Wylecz go, proszę. Okropnie się czuję. Nie wiem, czy to grypa. Okropność. Powiedz, tak naprawdę chodzisz z Robertą, czy nie? Daj spokój. Tylko udajemy, żeby mój stary wreszcie się odczepił. Za to Roberta ma spokój z mamą. Kto tam? Ja. Co jest? Musimy pogadać. Mów, kochanie. To na pewno coś ważnego. Słucham. To nasza sprawa. Znajdź sobie inną i spadaj. Nie pozwolę, żeby wszyscy mną pamiętali. Przymknij się. Mam sprawę do swojego chłopaka. Ale masz dziewczynę. Zrobię sobie kąpiel z bąbelkami. Spadaj. Co jest? Daj mi czek zespołu. Po co? Chcę sobie kupić bieliznę. Bieliznę? Dzwonił Miguel. Powiedział, że rodzina Nico jest bez grosza. Muszą wpłacić depozyt w klinice. Masz. Jutro mu zaniosę. Dobrze. Zwariowała. Jestem wściekła o ten konkurs. To na pewno wina Lulu. Tak myślisz? Jasne. To przez chłopaków. Chcieli mieszaną grupę, żeby podglądać profesorkę. Ale zostawili nas na lodzie. Chyba jednak przegrałyśmy. O nie. Musimy zaatakować z dwóch stron. Jak? Pójdziecie pomówić z Pasqualem, a my z Madariagą. Co mu powiemy? Czemu nie chcesz podpisać zgody? Tym bardziej, że jest okres świąteczny. Nie powinnaś sama wychodzić. A ja nie mogę teraz przyjechać. Bez dyskusji. Pasqual nie da ci pozwolenia. Wystarczy, że poszłaś na zabawę. Pepa, uważaj. Dobrze, dzięki.
Dzisiaj ty i jutro ja. Oszalała. Nie wiem, jak przekażę czek, Niko. Uważaj. Tato? Jak mam jej to powiedzieć? Do mnie zionie nienawiścią. Dlaczego? Załatwiłem jej pracę, to wszystko. To chyba chemia. Proszę mi pomóc. Mówię do pani. Przepraszam, o co pan pytał? Nieważne. Permítame tantito, ¿eh?